był taki, że po prostu chciałem zrobić jakąś ciekawą reklamę dla firmy. Rozmawiałem z szefostwem, właśnie poparli mój pomysł. No i zacząłem tam zbierać jakieś materiały, co dostałem na skup złomu, jakieś kurcze tarcze sprzęgłowe, jakieś takie pręty zbrojeniowe, jakieś śruby, blachy. Wszystko co było możliwością wmontowania, to po prostu zacząłem to składać, no i takim oto sposobem właśnie powstał taki kowbojek, jeszcze bez imienia. Twoi koledzy z pracy traktują twoje hobby? No oni mówią, że mi się nudzi, ale im się podoba mi się. A szefowi? No szefowi też wielkie ukłony, bo pozwala mi w wolnej chwili na robienie czegoś takiego. Szefostwo głównie, bo jest szefowa i jest szef. Projekt, o którym mówiłeś mi na samym początku, to co tam się dzieje w tym warsztacie? No co, no na razie tak po prostu wpadłem, jak zrobiłem tego kowboja, to stwierdziłem, że lubię motocykle, orły się fajnie kojarzą z tym, także stwierdziłem, że zrobię takie orła, może się komuś spodoba, może zostanie w firmie, zobaczymy.